każdy sukces ma wielu ojców. Dzisiaj widać, ojców nie brakowało i nie mówię tego złośliwie, mówię to z dumą, bo rzeczywiście to przedsięwzięcie, które trwało wiele lat, bo sama renowacja trwała kilkanaście lat w wyniku różnych trudności, choćby związanych z pieniędzmi, z technologią wykonania. Te wiele lat starań doprowadziło do tego, że dzisiaj na Placu Teatralnym stoi wyjątkowa rzeźba, wyjątkowej urody, też fantastycznie wpisująca się w to miejsce, bo Pegas był inspiracją, jest cały czas taką w mitologii dla artystów. Cieszę się, że Opole ma kolejny wyjątkowy punkt na mapie. Opole to, mam nadzieję, będzie europejska stolica kultury, a takie wydarzenia jak dzisiejsze, myślę, są tego najlepszym potwierdzeniem i dowodem na to, że Opole na taki tytuł zasługuje. Nie żałuję tych 13 lat absolutnie, nie ma w ogóle o czym mówić. Jak to przyjechało do mnie po tym demontażu, to wyglądały tak kupa nieszczęścia. Mówię, były dwie opcje, albo złom, albo to ratować. Nie miałem chwili, miałem oczywiście trudności cały czas, na każdym etapie, co się działo, jak właśnie pewne rzeczy przeprowadzić tak, żeby nie narobić głupot, bo to jest bardzo istotne, to jest istota w ogóle renowacji, to jest to, żeby nie było mojej ingerencji. To jest dzieło ojca, znaczy moje również, ale żeby, no bo on nie może tutaj ingerować, bo jest już po drugiej stronie. Tutaj nie było dwóch podejść. Jeżeli by się coś tam przecięło w złym miejscu, to już jest nie do uratowania. To można wyrzucić albo potem kombinować, że niby to była. Nie, absolutnie. Tu były problemy, bo było dużo elementów stalowych, które zgniły w środku, a stal, jeżeli jest owinięta miedzią, miedź sama w sobie nie koroduje. Ona się pokrywa patyną i jest wiecznym materiałem, niemalże. Ja musiałem rozbierać te kopyta przednie, żeby dojść do tego, żeby wywalić tą skorodowaną stal i zabezpieczyć to stalą nierdzewną. No i co? I w miejscu, gdzie tam jest uderzenie młotka, to ta miedź ma grubość żyletki. Potem trzeba to było zestawać z powrotem. Dom wariatów, no ale się udało. Najbardziej bałem się tego połączenia cokołu, który jest stalowy, cynkowany ogniowo, czyli kąpany w ocynku, ze spawaniem nowego szkieletu ze stali kwasoodpornej, bo to jest temperatura. Ale bałem się odnośnie wytrzymałości, tym bardziej, że ta rzeźba przytyła ponad 100 kilo. Ta rzeźba uzyskała pełen blask. To naprawdę, jak przyjechałem mega stremowany tutaj w piątek w zeszłym tygodniu, zobaczyć go, bo w czwartek on był posadowiony, to bałem się, ale byłem tak zbudowany, że od razu mi ciśnienie siadło, nie ukrywam. Przepiękna sprawa, to jest perełka. Zresztą w Wikipedii, gdzie jest biografia ojca, to jest na pierwszym miejscu. Obok zaraz jest orzeł, który w tej chwili leży w pracowni i czeka na renowację. Ja nie pamiętam go z tego placu ówczesnego Lenina. I znam bardziej go przez to, że trenowałem kiedyś tenis ziemny i biegałem między kortami na Odrze i na Habrów. I cały czas właściwie codziennie, co parę dni przechodziłem tamtędy. I też byłem bardzo zżyty z tym miejscem i właściwie wydawało mi się, że jest wrośnięty w tą scenerię, w to miejsce, w ten czas. Później, jak nastąpiły te wszystkie koleje rzeczy, że właśnie rdzewia, zaczynał być niebezpieczny i bardzo się cieszyłem, że po prostu trafił, że będzie przeprowadzona konserwacja. W pewnym momencie po prostu prezydent miasta poprosił mnie, żebym zastanowił się nad tym, gdzie bym widział posadowienie. Powiedziałem, że pójdę porobić zdjęcia, zobaczę właśnie pod CWK, zrobię tutaj na placu Jana Pawła czy Teatralnym zdjęcia. Zrobiłem wizualizację, to było chyba z tego, co pamiętam, w zeszłym roku i od tego czasu właściwie te rzeczy bardzo przyspieszyły, gdzie była już odebrana rzeźba po konserwacji, wyłoniliśmy w międzyczasie firmę, która przeprowadziła, wyważyła tą całą rzeźbę, scaliła ją i posadowiła tutaj na miejscu, żeby była bezpieczna. I myślę, że jest idealnie, no była taka, może taką anegdotą było to, że zastanawialiśmy się, czy jeżeli postawimy ten pomnik w tym miejscu, czy to nie stracimy gwarancji na pracę, na inne rzeczy. Okazało się, że projektanci, państwo zatwornicy, akurat w tym miejscu, gdzie ja zaproponowałem, też przewidzieli pomnik. Także jest oświetlenie już zaprojektowane przez nich, także wszystko nam się pięknie zgrało. I cieszę się, że w zasadzie od podpisania umowy, czy po 4 miesiącach ten Pegas stoi tutaj. Ja nie czuję się osobiście matką tego sukcesu, natomiast ja i moja firma byliśmy odpowiedzialni za posadowienie, montaż tego Pegaza, tak jak zostało wspomniane, odebraliśmy go z pracowni pana Nowaka w częściach, wymagał jeszcze właśnie takich prac montażowych, było kilka próbnych montaży, był jakby wykonanie całego fundamentu, także no jakby konkretna praca taka budowlana, to było jakby budowa po prostu. Możemy z dumą powiedzieć, że ja, mój mąż, cała nasza tutaj
drużyna współpracowników, których było bardzo wielu. Byliśmy takim, nie wiem, ostatnim dziarenkiem w klepsydrze, która tutaj odmierzała czas Opola bez Pegaza i teraz jest Opole z Pegazem. No jesteśmy bardzo dumni z tego, że mogliśmy postawić tą kropkę nad i.